A wy z tej strony Patty i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku będziemy robić quizy o Movie Star Planet. Za każdą tą odpowiedź będę musiała dać albo kolekcję, albo unikat, albo listę życzeń, albo prezent z szafy. Numerki będzie wybierał Oshi. Na kolekcję będą dwie osoby, na unikat też, a na listę będą po cztery. To zależy, ile tam będzie zmiennych odpowiedzi. Pytanie eliminacyjne. Jaki chatroom został usunięty w 2016 roku? Kino. W restauracji nie było. Pierwsze pytanie. W którym roku powstał Movie Star Planet? W tym albo w tym. Nie jestem pewna. W 11? To ten. Czekajcie chwilę. No to ten. To wybrał dwa, więc... Więc dajemy komuś unikat. Zrobię także napiszę na Discordzie, kto chce po prostu unikat. Pierwsza osoba, która napisze, to jej po prostu to dam. No to super, Wladia. No to jest okej. Okay. To co, 2009? Chyba tak. Dobra. To ile kosztuje najdroższy VIP na MSP? 215, nie? No, 215. Który dzień tygodnia zazwyczaj wchodzą nowe motywy? W czwartek. Od którego poziomu można wysyłać prezenty? Od 6. Dobra, jest na razie prosto. Jest najwyższy poziom na Movie Star Planet. 101. Czy pozwolić by móc podarować innemu graczowi doładowanie VIP? Pakiet Diamond. Ile fame potrzeba, by zdobyć 6 level? Teraz myślę, ile dawał Drip. Koszulka Drip dawała 6000, nie? Dobra. Jest git. Ile odpowiedzi jest w grze quiz? Zawsze są 3. Obecnie najdroższy przedmiot na MSP kosztuje 50 Star Coins. Jest to... no bluzka. Ile Star Coins gracze mogli sprzedawać swoje roślinki? Kurde, za ile? Teraz się Blani spytamy. Blania! A nie Bela. Boże święty. Czyli teraz komuś mam dać listę. Teraz może dajmy jakiejś osobie z czatu, bo w sumie lista to jest taka, no... wiecie. Dobra, jej damy, bo mnie zaprosiła do znajomych. Nie chce mi się liczyć na to, że ktoś inny mi odpisze, naprawdę. To są odhaczę już jeden, co? Już i tak dałam. Nie wiem, to strzelam teraz, że za 500. To źle. No to teraz się spytałam u siebie i on dał 3, no to... To teraz może, nie wiem. Teraz mam pomysł taki, żeby wejść na jakiegoś artbooka i nie wiem. Wejść w nowe i zobaczyć, może ktoś coś zrobił, nie wiem. Dobra, patrz się na jakiś ciekawy artbook. O, anime. To mnie zaciekawiło. Nie napisałam ulubionego, ale... Fajnie jest, polecam wam obejrzeć. To jest L? Czy to jest I? Dobra, dobrze mam napisane, spoko. Strzelam teraz za 800. Wow, za 800, dobra. Do którego pokolenia MSP należą gracze, którzy... założyli kont w 2014 roku. Nie wiem, pokolenie 10-sekundowe? Jakie to jest pokolenie? Stare pokolenie? Jakie to jest w ogóle określenie tego? Wiecie co? Ja mu dam chyba za pomoc Unii. To nie jest jego nick jakby co, nie? Ale nie chcę mi się teraz kopiować, bo on ma jakąś dziwną eskę czy coś takiego. To jakie to może być pokolenie? Stare po prostu? Stare? Jeden, dobra. To teraz muszę dać kolekcję. Teraz na artbooku napiszmy może. Chyba może być, okej? Okay? O, Anoxi! Siema! Stary, dawno nie pisaliśmy. No i dalej nie wiem, jakie to jest pokolenie filmowe. Pokolenie prościzny? Dlaczego pokolenie prościzny? Przepraszam bardzo. No dobra, teraz mamy 4. Raz wiecie co? Teraz bym w sumie zadowoliła jakąś osobę z próśby. Dobra, mamy tu 14 osób, to ja sobie wejdę na jakąś stronkę z osobami. Liczbami czy coś. Albo poproszę Oshiego, żeby wybrał od 1 do 14 teraz. Leczyła te osoby od góry do dołu. Okej, okay, wybrała 12. Okej, okay, czyli Mavis dostanie prezent z szafy. Czyli to jest pokolenie prościzny? O, to jest ostatnie pytanie. Kiedy trwał Edgy Pastels? Co? Wy sobie ze mnie żartujecie? Ja bym strzelała albo na początkową datę, albo na końcową. Ale wiecie, moje strzelanie to jest takie... kurde. Okej, okay, wybrał 4. Teraz branie poprosimy, żeby wybrała. Nie chcę tak bardzo Oshiego męczyć. Dobra, wybrała 4. Dobra, czyli 4 jest ta osoba, więc zapiszę sobie ją. Dobra, teraz daję na ostatnią. Też nie? Dobra, wybrał 3. I chyba też sobie wybiorę z propozycji znajomych. Bo i tak mam tylko dwie osoby na pasku, jeśli chodzi o znajomych, więc no. Dobra, Blania teraz wybrała 5. A piątą osobą jest...
ta pani, więc zapiszmy sobie jej nick. I skoro była tutaj data, to strzelałabym teraz na tą środkową. I dobrze strzeliłam, więc wygrałam 1 000 000 złotych. Mogę być z siebie dumna. Przynajmniej tak piszą. Teraz rozdam wszystkim osobom prezenty i rzeczy, które miałam dać. Podziękowałam się mu za pomoc, także... Dobra, pozdrawiam cię, Oushi. I w opisie dam link do twojego kanału. Okej, jesteśmy już na KR-u, więc dam z kolekcji. Dam ci może tą czapeczkę ink. Proszę bardzo. Okej, teraz się zalogowałam na Vanisha, żeby dać unikaty. Może dam jej okulary Xoxo. No, mogę dać w sumie. Także proszę bardzo. W sumie to mogę ci dać te różowe buty elfowe. Masz. Okej, teraz się zalogowałam na Andźmię, żeby dać jakieś prezenty z szafy. Tobie może damy te włoski. Bo są ładne. Proszę bardzo. A tobie damy może tą sukienkę, bo w sumie pasuje ci kolorystycznie. Także proszę bardzo. Okej, teraz się zalogowałam na Patty, żeby dać wszystkie rzeczy z list życzeń. Okej, wszystkie rzeczy są rozdane. Jak widzicie, lista jest pusta. Została mi jeszcze ta osoba, ale nie wiem, czy ona ma listę. I kurczę, nie ma. Teraz nie wiem, co mam zrobić, cholerka. Jak dałabym jakiś prezent szafy, nie bylibyście źli czy coś, bo kurde, to nie wiem, co ci dać teraz, kurde. Dobra, jak widzicie, dałam jej 3 prezenty, więc no. Więc mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i widzimy się w następnym. Bye!